W dzisiejszym odcinku z Europa Universalis 4 pokażę Wam, jak przez mechanikę buntów wprowadzić zaorystiańską religię, która początkowo występuje tylko w jednej prowincji, a na końcu można ją dość szybko rozprzestrzenić. A nie ukrywam, że ma dość fajne bonusy, jak i eventy. W dzisiejszym odcinku na pewno czeka nas troszeczkę podbojów, żeby zwiększyć naszą Persję i ustanowić naszą dominującą pozycję w regionie. A potem, nie wiem, World Conquest z zaorystiańską Persją? Nie, no dobra, nie chce mi się. Ale jeżeli chcecie zobaczyć kolejne 50 lat rozgrywki po tym odcinku, 1500 łapek i nagrywam materiał. Dlatego nie ma sensu, żebyśmy za bardzo nawracali prowincję, no bo prowincja nawrócona dostanie modyfikator do kary nawracania. Totalnie bez sensu. My i tak musimy się skupić teraz na rozwoju naszej technologii, bo jesteśmy troszeczkę do tyłu, nie za dużo. Oraz mamy dwie idee również do rozwijania. Religijne wejdą na 10 poziomie technologii już za niedługo. Oj, i to będzie naprawdę mocne kombo na Persji. Chociaż mocno też się zastanawiam nad ideami ekonomicznymi, żeby połączyć bonus do tańszego budowania, który mamy. Z ideami ekonomicznymi, ale chyba sobie odpuszczę. Z tego co widzę, też w dużej ilości moich prowincji mam Prosperity lub za chwilę będę miał Prosperity i aż mnie to boli, że będę zmuszony to wszystko stracić. Zdejmuję też Mazandaran z statusu marchii naszej. Co prawda byłaby to cały czas bardzo dobra marchia, ale niestety dla niej ma bardzo dobrą stolicę, w zasadzie naszą przyszłą stolicę. Zobaczcie, Silki plus 2, centrum oraz płaski teren do dewowania. Masakrycznie nam się przyda stolica w tym regionie. W sumie też przed dalszym rozwojem naszej technologii mamy pewien palący problem, którym musimy się zająć, a mianowicie galopująca inflacja. Inflacja jest zła, bardzo wpływa na ceny naszych budynków, w sumie to mogłem Wam pokazać. 532 golda przed obniżeniem inflacji, praktycznie ją zbiliśmy, lubię jak to leci tak bardzo w dół i płacimy 482 golda. Duża oszczędność, niestety. Odpalmy też misję naszą na tańsze budowanie, ale dobra, potrzebuję 50 punktów administracyjnych, ale nie będziemy odpalali tańszego budowania z misji. To zostawimy sobie na 14, 16 poziom technologii. Z tego co widzę, to głównie mamy tekstylia na 11, a silki są na 16, tak? Nie, to paper. Więc na późniejszy etap na pewno, na manufaktury sobie zostawimy tą misję, a nie na budowanie zwykłych budynków. Wygląda na to, że mogę już doprowadzić do buntów zaorystriańskich. Zaraz zobaczmy, czy nam się zmieni. No i po bardzo, bardzo powoli nam się ładują. 6-7 lat. Byle by doszło do 50% i jest prowokujemy. Tylko musimy teraz dopilnować, żeby w okolicy nie odpalił się żaden inny bunt. I będę musiał na to niestety marnować punkty militarne. Chociaż z tego co widzę, to ja się najpierw handlem muszę zająć. Pobudować wszędzie budynki, rozwinąć centra handlowe, bo mam to mega zaniedbane. Nie mieliśmy na to pieniędzy. No teraz pieniądze na to będą, bo w zasadzie muszą się znaleźć. 10, no to trudno, dewujemy. Musimy po prostu rozbudować te centra handlowe, postawić budynki. No, nawet mój subject ma to wszystko porobione, a ja nie mam. Co za wstyd. I w zasadzie, gdzie mogłem, to centra pobudowałem. Odpalmy sobie teraz misję na tańsze budowanie budynków, bo te modyfikatory nie działają na centra handlowe. Nie wiem, czy o tym widzieliście. No i stawiamy nasze budynki. W zasadzie na każdym dobru, nieważne ile tutaj widzimy, na każdym stawiamy, bo pewnie to autonomia nam obniża. I prowokujemy bunty zaorystrian. Ta religia chyba przeszła jakiś redesign przy ostatnim patchu, więc nawet pierwszy raz zobaczę ją wraz z wami. Więc zobaczymy, jak ona się będzie nam prezentowała i na czym będzie polegała, bo totalnie tego nie wiem. Tymczasem Francja toczy wojnę o Burgundię z Austrią. Muszę też nagrać ten kraj. Zawsze go olewam. Na ten moment religia zaorystriana stanowi 5% naszego terytorium. No czeka nas trochę tych buntów jednak. Stracimy na pewno też Dihimi. Zobaczymy, czy dojdą nam jakieś specjalne rzeczy w estate'ach. Chociaż wątpię. Nawracaj więcej, mój przyjacielu. Mamy już w sumie bonus do morali. Mamy bonus do dyscypliny. Goose produce. Zwiększony manpower. Mega mocno. Dajesz, dajesz. 22%. 38%.
Jako, że mam informację, że bunty zaraz wygrają, to muszę podbijać trochę tych prowincji. Co prawda ryzykuję, że cofnie nam się ta armia w ten region, ale nie mamy innego wyboru. Musimy opóźnić ich zwycięstwo. Czemu ci mają taki progres? The Osman, spadaj z tej ziemi! Idź stąd! Dobra, mamy to. Przynajmniej mamy 55% tej wiary w naszym kraju. Chociaż nie ukrywam, że chciałbym, żeby mi nawrócili jeszcze stolicę oraz Shivran. Bo nawrócenie tego ręcznie będzie kosztowne i mega długo trwało. No nie wiem, ci buntownicy to chyba się ścieli, no łażą po tych samych terytoriach cały czas. Ale po co mi przychodzisz tutaj nawracać? Tu jest ta religia, idź stąd! I nie, w żaden sposób nie możecie tego kontrolować. Już tyle razy osoby, na przykład niektóre mi pisały, żebym zaczął nawracać na jakąś religię w regionie. I wtedy te bunty automatycznie tam lecą. No nie, to nie działa, niestety. Liczę na to, że gdzieś tu już zaraz pójdą w górę, znowu muszę lecieć, odbijać te prowincje, bo inaczej zaraz wygrają, a jeszcze nie mają 50% dewa. Zazwyczaj jest to same z tą kartą, nie w naszym wypadku, bo rzeczywiście, jak tak policzyłem, to mamy większość naszego developmentu jest w tych dwóch prowincjach. Naprawdę, Paradoks powinien, nie wiem, zrobić jakąś decyzję narodową, żeby się przyjemniej tym grało. Na przywrócenie na przykład starożytnej wiary naszej, czy coś w ten deseń. Myślę, że to byłoby wyjebiste dla tego regionu. No i się zabili. Ale ma na to wyjebane. No i mamy to. Zarsjańska religia jest właśnie już dominującą pod kątem developmentu w naszych prowincjach, ale liczę na to, że jeszcze mi pójdą w tą stronę i nawrócą te dwie prowincje. Naprawdę. Tak, wezmę misję na zbudowanie manufaktury w Shivranie, bo to jest super pomysł. Hugo z tym, Paradoks, że tą manufakturę mogę mieć dopiero na 16 poziomie technologii. Nie wiem, czy oni coś popsuli w tych misjach. Dobra, fuck it, nie mam siły na to. To znowu idzie w tą samą stronę. Nie mam siły na to, zmieniamy wiarę. Jakoś dam sobie radę później z tym. Dziękuję, staliśmy się zaorystriańskim krajem, który ma problemy, 50% kraju jest nielojalna. Nie wiem, jak ja to nawrócę, ale trudno. I tak, zaorystriańska wiara. Trade efficiency, tolerancja prawdziwej wiary. No takie se bym powiedział. I chyba mamy mechanikę świętych miejsc, które muszą być przez nas zdobyte i nawrócone na jedyną słuszną wiarę. W tym celu też koniecznie potrzebujemy doradcy z Missionary Strength, więc go zatrudniamy i szukamy. Dopóki go nie będziemy mieli, tak często będziemy rolowali to. Serio. Najśmieszniejsze jest to, że straciłem feudalną teokrację, ale ja wciąż mogę ją mieć. Nic, żadnej specjalnej formy rządów dla nas nie przewidziano. Powiem szczerze, że jeżeli miałbym robić WCK, leciałbym Eastern Plutocracy. To jest OP mechanika do podboju świata, bo zmniejsza nam wszędzie Gathering Cost o minus 25%, oprócz state'ów, gdzie zwiększa, ale w Trade Company zmniejsza. Wezmę jednak feudalną teokrację, ponieważ dostajemy Missionary Strength, dodatkowego misjonarza, a to nam się przyda do nawracania. No i mamy dostęp cały czas do tej mechaniki, która jest całkiem okej. Jeżeli mam być szczery, a my lecimy z nawracaniem naszych prowincji 25. Ej, Shivran będę mógł nawrócić bardzo powoli, 128 miesięcy, ale będzie to możliwe. A mam wszystko tutaj odpalone, edykt, misjonarz, nie wiem co jeszcze mam, mogę mieć, chyba nic więcej. Ej, tutaj coś jest, Reclaim the Royal Fires. Muszę posiadać następujące prowincje i dostaniemy do końca gry Prestige, Legitimacy i Manpower w prowincjach z naszą wiarą. No ten Manpower całkiem mocny. Jako trzecią ideę potrzebujemy koniecznie religijną dla dodatkowego misjonarza i siły przy nawracaniu. Bo szczerze mówiąc, Cassius Belli to my nawet nie musimy mieć. Bo i tak je mamy z decyzji narodowej. Ej, zostali mi buntownicy z nawracania wiary? Ja myślałem, że to tylko dotyczy buntowników z buntów o władzę, z wojny o władzę. What the fuck? W sumie zmieńmy religię wasalowi. Będzie on mega nielojalny, ale trudno. No i skończyliśmy pierwsze idee. Mamy Goose Produce Modifier plus 20%. Przed nami jeszcze 10%. Dodatkowe morale dla naszej armii. Nice. Dobra, długa przerwa, Manpower mi się zebrał, armię poprawiłem, atakujemy na Conquest Cassius Belli. Tymura, wzywam Uzbek też do tej wojny. Będę chciał zdobyć cały, na pewno ten state oraz wszystkie prowincje, które mamy claimy. A następnie będę pewnie wypuszczał gdzieś tutaj wasala, może Transoksjanę, żeby odbijać to dla niego. Moje staki jednostek wyglądają na ten czas mniej więcej tak. Pieniążki lecą!
Wreszcie też możemy zacząć nawracać Shivran, żeby tu miał... Nie możemy? What the fuck? Aha, czyli do śmierci władcy. No to sobie nawróciłem. Ale nawracanie reszty kraju nawet sprawnie leci. O, bitwę przegrałem. No dobra, pieniążki, wojenne reparacje i jedna prowincja, żeby wypuścić Tymura. Ta, Tymura, Transoksjanę. Boże, Persja jest bogata. Zobaczcie, jak mało mamy, a ile zarabiamy. Jest niesamowite, jak ten region jest bogaty. A w międzyczasie, bo się nudzę, podbijamy kraj. Tutaj Akunul nie wołam osobno, ale będę zrywał jego sojusze w najbliższym czasie. What the fuck? Co tu się wydarzyło? Czemu północ Burgundii, Hiszpania, południe Austria? Co tu się wydarzyło? Przenosimy naszą stolicę. Odpalamy wszystko, co się da na local development cost. Nawet mam burgersów, idealnie. Chociaż tutaj jest wysoka dewowa prowincja, ale dewujemy. W sumie to odpalę też na tańsze budowanie budynków. Przyda nam się. Zwłaszcza jak teraz przenieśliśmy z tamtego state'u, to musimy wszędzie gathering house'y pobudować. No i ładnie, szybko nam się wprowadza. Ta prowincja, Morze Kaspijskie jest bardzo dziwnym morzem. Nie działa jak zwykłe morze, w zasadzie można powiedzieć, że to jest jeden wielki state standardowy, ale czasem działa jako morze. Bardzo co to dziwne jest. Na przykład claima nie mógłbym zrobić na tą prowincję tutaj, jakbym chciał, ale instytucja się roznosi. Mimo, że nie powinna. Teraz dopiero zobaczyłem, że mi się tutaj ikonka pojawiła do tej religii. Nie muszę ręcznie wyszukiwać, mogę sobie popatrzeć, gdzie co jest. I rzeczywiście mamy święte miasta i jeszcze więcej good produce, misjonarz, gathering capacity 10%. Ej, mocna jest ta religia. Jeszcze by tylko było dewowanie tutaj, to by prawosławie prawie przebiła. I z tego co widzę, 3 święte miejsca kontrolują Tymurydzie, 1 Gujarat. I Gujarat ma prowincję Zaoristrian. Ukradli mi wiarę? A to typy! Right of admission. Myślę, że zdecydowanie potrzebuję tej misji. I tak wreszcie to oznacza, że Shivran będzie przez nas nawracany. Bardzo wolno, ale niech już leci. Dobra, w erze reformacji mamy nawrócone prowincje, nawróciliśmy wasala, muszę posiadać... Dobra, reszty chyba nie zrobimy. Chociaż religijne jeszcze nam wpadną. Jesteśmy też już great powerem, a w zasadzie to dopiero, ale z dalszymi podbojami to raczej jednak poczekam. Mimo iż mam claimy i mógłbym podbijać, to poczekam jednak na religijne Cassius Belli, bo ono obniża nam zawsze tą agresywną ekspansję, mimo wszystko. Era religijna, Zaoristrian. No, możemy wziąć albo mega tanie perskie armie, albo War Score Cost. Na początku weźmiemy War Score Cost, armie tańsze weźmiemy potem. I mamy to. Pierwsze rozwinięcie naszej wiary. Bierzemy zdecydowanie misjonarzy, w drugiej kolejności weźmiemy Goods Produce, albo korupcję, ale raczej Goods Produce. Misjonarze bardzo nam się przydały. W zasadzie to siła misjonarza, a nie misjonarza. No, w sumie jesteśmy tak przekonujący jak ksiądz dający cukierka. Albo jak przeceny na NEB z kodem Lukas 3% zniżki, zapraszam, a nie, czekajcie, Fortnite, nie zapraszam. I wreszcie, już za chwilę, Deus Vult, armię w górę. Kliku, kliku na idę. Odpalamy również od razu nasze polityki, bardzo nam się przydadzą. 10% morali, 30% goods produce modifier mamy zwiększony łącznie. Ten kraj ma, czekajcie, z idei narodowej to jest plus 40 i potem mamy jeszcze za religię plus 50%. No nie są to Niemcy, ale blisko. Czas zacząć zabawę. Z krajami ościennymi raczej będę white peaceował, żeby ich zaatakować za 5 lat. No może nie z hordą, bo nie ma po co. Gdzie uciekasz? Ja tu bitwę chciałem, wracaj! Ja tu chciałem zobaczyć, jak się miażdżę, wracaj mi tu. 4-6 morali do 3-4. Masakra. Wielka masakra. Z Tymurem mamy 105 dyscypliny do setki, 3-9 on ma morali, mamy 4-6. Przewagę w taktyce wyjebistą. No w sumie tylko poprzez dosłanie wojska on tu raczej może wygrać. Ale no nie, przegraliśmy. Trudno. What the fuck? Co to jest Dundar? Pierwszy raz to widzę chyba. No to najciężsi sojusznicy Tymura wyjęci z wojny. Od teraz obleganko fortów przed nami tylko. Dobra, muszę jeszcze trochę bitewek wygrać z Tymurem. Czemu on tutaj nie dosłał generała w żaden sposób? A mi to pasuje. I tak się wbija na jakieś minus 2 i tak dalej. I tak czy siak wygrywam. No chyba, że zaczyna dosłać wojska Tymur, to wtedy nie wygrywam. I bierzemy cały region Farsu. Myślę, że wykorzystam
to, że będę graniczył z kolejnymi nacjami i zacznę zmierzać już w kierunku Indii. Agresywną jeszcze się za bardzo nie przejmuję, chociaż planowałem mieć Osmana na sojuszniku, żeby w przyszłości nie wchodził mi do jakiejś koalicji. Ale chyba mnie się nie uda. Lecimy z tańszą armią perską. Nadszedł też czas na rozbudowę naszego monumentu. Pierwsze upgrade'y pójdą za pieniądze tylko i wyłącznie. Powiem wam tak, z tym może mam jeszcze jeden duży, duży problem. Kiedy dewujecie, gra wprowadza was w błąd, że będziecie mieli zwiększony poziom Sailorsów. No, ale oczywiście Lucas Debil powinien spojrzeć też i w tą zakładkę, że żadna z tych prowincji nie ma tych marynarzy. Co oznacza, że docelowo będę musiał gdzieś tutaj przenieść do tego regionu naszą stolicę, bo jeżeli planujecie dalsze rozgrywki, naprawdę warto mieć stolicę w regionie nadmorskim. Z dobrym trade goodsem. Mamy już 65% udziału w handlu perskim i szczerze mówiąc trudno będzie to jeszcze coś więcej zwiększyć. No może te 16% od Tymura, ale tutaj maksimum 80% wyciągniemy. What the fuck? Co tutaj robi moskiewska Azja? I mamy kolejne święte miasto, Goose Produce. Bierzemy, to bardzo zwiększy nasz income. I chyba mam jeszcze jedno? Nie, zaraz będę miał jeszcze jedno. Osman chce sojuszu! Dobra, kończymy tą wojnę jak najszybciej. Nic nie muszę od nich brać, chyba że coś mi dadzą. Nie wiem, to weźmy wojenne reparacje na razie. Ja chcę sojusz z Osmanem, żebym nie musiał się bać koalicji. No to teraz Warmonger się zaczyna. W zasadzie na stałe możemy przypisać jednego dyplomatę do Curry Favors z Osmanem, żeby jak najszybciej z nim nabić jak największego trusta, przez to nie będzie z nami zrywał sojuszu, nawet jeżeli będzie żądał naszej ziemi. Nie no, mega szybko się to nawraca. Ja nie mogę. Z Tymurem whitepisujemy, a hajsy idziemy zbierać od pozostałych krajów, które dołączyły po przeciwnej stronie, przeciwko nam. No, czas też odpalić construction cost i lecimy z budowaniem manufaktur, bo jak widzicie, zobaczcie, jak nasz income wzrośnie. Moja armia inwazyjna w kolejce czeka do atakowania Hormuzu. Nic, ale tutaj bez galer się nie obejdzie, musimy jakieś zbudować. Odgradzam sobie muszaszę w tym regionie. Będziemy ją wykorzystywali do resetowania trusu z Tymurem. Bo jednak jest on znacznie większym krajem, a ponad ile? 370% jeszcze. Cztery wojny aż. Chyba potrzebuję idei dyplomatycznych. Zaczynam też wojny w kierunku drogi do Indii, więc Baluchistan siłą rzeczy musi być naszym głównym celem. Chociaż Delhi też jest w tej wojnie, jak i parę innych nacji. Oh my god, tą misję miałem jeszcze użyć. I tak, to jest dobry moment na użycie tej misji. Bo to nam zmniejszy koszty manufaktur do 364, a nawet w niektórych wypadkach to będzie wynosiło znacznie, znacznie mniej. 314 golda. Bardzo duża oszczędność. O, zobaczcie. Jakbyśmy mieli w sumie jeszcze idee ekonomiczne, to naprawdę mielibyśmy manufaktury w cenach zwykłych budynków drugiego poziomu. I w sumie jeszcze jak to bym miał, Transoksjanę zmieniłem wiarę na Zaoristian i będziemy ich nawracali po odbiciu terytoriów. No, prowincje z tego regionu siłą rzeczy zaczynamy koncentrować w naszej stolicy development. I tym razem jeszcze wezmę tak prowincję, żeby gdzieś tutaj móc wypuścić Afganistan. Korostanu raczej nie wypuszczę, bo dużo prowincji, które należą do niego też i ja mam, ale Afganistan jak najbardziej. Chyba znalazłem prowincję, w której wprowadzimy printing press. Nie ukrywam, mamy tu masakrycznie zredukowane koszty. Bum, bum. O kurde, stack wipe. A szkoda, że za późno przybyłem, żeby ocalić tą prowincję, ale prosperity mi leci w dół przez to. No to teraz trzeba zmieniać okupację na transoksjanę, to oszczędzimy w ten sposób troszeczkę warscora. Chyba o 1/3 mniej kosztuje, jeżeli w ten sposób przekażę im tę ziemię. No dobra. Tyle terytoriów w tej wojnie odzyskamy, plus prowincja na Afganistan i jedna, żeby nawrócić kolejny aspekt w naszej wiary. Znaczy, żeby tutaj była znowu nasza wiara. Ten moment, kiedy się cieszycie, bo wasi rywale toczą wojny między sobą. Afganistan wypuszczony ma tyle claimów, Transoksjana jeszcze tyle. No i sam środeczek już sobie podbijemy. Boże, co ta Austria, zobaczcie. Nie wiem, po tych ostatnich zmianach Austria zawsze się takim blobem robi. Tylko więcej podbijania. Zobaczmy, czy nasza flota jest w stanie pokonać flotę Hormuzu. Chociaż jeszcze w to wątpię, bo tutaj gdzieś chyba Heavy mieli. O, mają nawet Heavy w tej flocie. O, tankują, tankują, ale nasze galerki biją też całkiem nieźle. Ze stratami, ale chyba wygramy to. Wyjebiście. Tylko...
Kolejne starcie, ale to już transportowce, to na rzeź lecą. Ej, to czemu ja nie wezwałem Hormuzu osobno? Fuck! Nie uciekną? Oj, nie, nie, mamy ich. O nie, prowincje sobie zdobyli, uciekną. O, spryciarze. Tymur, my z tobą żadnej wojny nie chcemy, naprawdę. Przynajmniej nie teraz. I mamy to. Kolejne ulepszenie religijne, construction cost w tym momencie dla nas to jest must have. Ej, to Zaoristan jest całkiem przyjemną religią do takiego pogrania sobie tal. Można naprawdę mega tanie budynki stawiać. No ale na dłuższą metę, czy to przebija development? Chyba nie. 126 golda praktycznie ile? 10 lat później? I w sumie kolejna sprawa fajna jest na tej teokracji, że jeżeli mamy claimy, to pamiętajcie, że wszystko na co mamy claimy, korujemy o 1/4 szybciej, co jest super. Okej, okay, zdobywamy teraz to i potem Sirt. Nasz następny kierunek ataku to już Indie, Sindh, Multan w kierunku naszego sojusznika, którego będziemy zjadali. Mamy też dalszą misję, która daje bonusy dla regionu Iranu. Ej, ile to dewa mi odpala? Nie narzekam. Ten region też zaraz cały zdobędziemy. Atakujemy w pierwszej kolejności Sindh, żeby otworzyć sobie jednak ścieżkę do naszego świętego miasta. Nie będziemy w żaden sposób wzywali naszego sojusznika, nie jest nam to potrzebne. To teraz może korupcję, bo z Gaveringiem nie mamy problemów. W teorii mógłbym zjeść cały Sindh, ale miałbym w koalicji wtedy całe Indie, więc bierzemy tylko następujące prowincje. Indie zawsze najlepiej zacząć podbijać od krajów niesunnickich. Sunnickie zostały sobie na sam koniec. Któż by się spodziewał upadku Osmana? Nie, to nie jest chyba wojna religijna. Albo wojna religijna? Osman, jak mogłeś tego nie ugrać? Ja tego nie wiem. I znowu bardzo duży kawałek Tymura wzięliśmy. Oh my god, serio? Ta czerwona plama będzie mnie kuła w oczy teraz bardzo długi czas. Zerwałem też sojusz z Uzbekiem. Z nim też planuję wojnę za chwilę. Widzę, że Kut skończyło swoje głupie wojny, więc atakujemy go. Ile można być bankrutem? Czas ukończyć nasz wielki projekt. W sumie... A co mi tam? Jestem bogaty, kto bogatemu zabroni? 10% dyscypliny, land fire damage 5%, fire damage received minus 10. Boże, jakie to jest przekoksane. Let's celebrate! I Tymur znika totalnie z mapy. Mamy bardzo piękną Persję. Integrujemy Transoksjanę, potem pewnie zacznę zjadać Afganistan, chociaż on chyba nie jest aż taki duży, chociaż jest tak samo duży jak Transoksjana. Boże, 1200, nieważne. Jeszcze z jedną misją czekam. Mamy perski Koristian. Do końca gry Local Development, Stay Maintenance, ale niestety tylko i wyłącznie jednego obszaru. Nie wiem czego to jest. To wszędzie dostajemy, czy tylko tutaj? Oraz robimy misję Graveyard of Empires. W sumie nawet fajna nazwa. Jedyne czego to nie zrobię to tej misji, bo muszę być Shia. Fuck it. Ale i tak ma to nic wartego uwagi. I mam jeden duży problem. Nie mam na co wydawać pieniędzy. No dobra, nie opierdzielajmy się też dalej. Czas na wojnę. Oś całe środkowe Indie. Nie uciekajcie, ja chcę parę bitew stoczyć. Jeszcze nie toczyłem żadnej fajnej, odkąd zrobiłem monument. 5-9 murali do 3-4. Nie wiem, czy mam taką przewagę w technologii, czy o co chodzi, ale... To jest rzeźnia wojska Bahmanisu. A, bo to bengalskie tutaj przylazło. Kurde, no to alej. Bengal, Bengal, Bengal. Mogę do ciebie dojść? Halo, halo? Nie. No to lecimy na fortece. Nawracanie prowincji dopiero co zdobytych idzie jak burza. 10 miesięcy na prowincję sunnickie. Wow. Chyba tylko katolikami dałoby się to szybciej. I to też nie każdym krajem. I wreszcie ostatni aspekt wiary wykonany. Muszę przyznać, że te bonusy są całkiem mocne. Może nie do PvP, ale do gry PvE, gdzie chcemy, nie wiem, podbić świat czy coś, jedną wiarę zrobić, jak najbardziej. No chyba Persja powinna być całkiem niezłym regionem w takim... Znaczy, Persja na pewno jest dobrym wyborem pod jedną wiarę, jedną kulturę, która ma być dla nas wyzwaniem. Ale wolałbym ją robić, nie wiem, z Tymura czy coś, żeby oszczędzić te pierwsze etapy podbijania regionu perskiego. Musiałem wam to pokazać. Musiałem wam to pokazać. To jest pierwszy dzień bitwy, może drugi dzień. Dwa minusy. Wojna z Bahmanisem nie była żadnym wyzwaniem. Najmniejszym. Dobra, biorę całe ich wybrzeże. W kolejnych wojnach będę starał się zabierać im również fortece w pierwszej kolejności. Wow! Ej, wyjebisty event.
20% tańsza technologia. Czemu on jest taki stary? Napis Persja coraz większy. Kolejna reforma. Wolol, ja jakiś achievement zrobiłem. Wow. Nie spodziewałem się tego po tej kampanii. I możemy na koniec jeszcze otworzyć Royal Fires. Cokolwiek to robi, oprócz... Wow, od razu koalicja się... od razu koalicja nam się rozwiązała, wyjebiście. Jak to wygląda? No, manpowerowo nie jest jakoś tak dobrze, jak na ten moment rozgrywki. Niecałe 2000, to jest bardzo mało. No, ale też jakoś nie dewowałem, nie robiłem buildu pod to. Zobaczcie na te bonusy, jakie dostajemy wszystkie. Ładnie to wygląda, jeżeli idzie o armię. Posiadałem 6,42 morale, 115 dyscyplinki. Moglibyśmy mieć tutaj 120 albo trochę niższe morale, więc całkiem nieźle. A nie mamy buildu pod armię i jakość armii. Bardzo szybko nawracam wszystkie prowincje. Mega przyjemnie się to gra, szczerze mówiąc, tą kampanię w porównaniu do jakichś takich innych. No i wszystkie rzeczy mamy porozwijane, income niesamowicie duży, a też mówię, no nie mamy dużo podbite, zobaczcie ile też na produkcji robimy, 120 golda na produkcji, więcej niż z handlu. No ale co tutaj się dziwić, mamy bardzo dużo dobrych trade goodsów w regionie perskim.